Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w LBA 2. Ja jestem Luis Vandalów. Jesteśmy na praktycznie ostatniej prostej, dosłownie w przenośni labiryntu trzeciego testu. To, w biegu to zrób. I am definitely getting too old for these acrobatics. Twinson, your performance was exemplary. Here's your reward, this slate. It allows you to memorize images that you see, such as maps. You now own a magic slate, which allows you to keep a copy of all kinds of images. To pozwala zapisywać na niej różnego rodzaju obrazy. Można nawet powiedzieć, że dostaliśmy tableta. Then, meet me at the School of Magic. I've got a surprise for you. Jak stary dziad w samej szlafroku i z takim głosikiem mówią, mam dla ciebie niespodziankę, to nie jest raczej dobre. No cóż, moi drodzy, oficjalnie zakończyliśmy test trzeci. Powiem wam tak, gdybym miał robić hierarchię trudności tych testów, od najtrudniejszego do najłatwiejszego, to mamy test pierwszy jako najtrudniejszy, potem test trzeci, no i najłatwiejszy z nich wszystkich to jest test drugi. Cześć, Lino. Hello. Where do you want to go, Twinson? Desert Island. I od tej pory nasz Dinofly będzie nas wszędzie zabierał. Lądować to się chłopie jeszcze nie nauczyłeś. Lądować pionowo. Znaczy pionowo mówisz, ale poziomy już nie. A propos. Ja mam taki dzwonek, nie? Czy ja tam już byłem? Nie, chyba nie. Cześć, cześć, cześć. Ten dialog jeszcze zobaczymy w grze, tak więc... No... Pominąłem. Ale generalnie mu chodziło o to, że przywitał się z nami, zna nas ten żółw i zaproponował nam małą wycieczkę. Where are you taking me, Moya? Your feet. No, żółw ich nazywa się Moja. Moja. Mamy cztery już kontenery. Dobra. Może się uda? Dobrze, udało się. Idziemy do szkoły magii teraz. Czarodziejstwa na pustynnej wyspie. Hogwarts na cmentarzu. Hogwarts na cmentarzu. Ja nie mogę. Albo mi się wydaje, albo ten samochód jest chyba trochę za głośno. Albo ja jestem za cicho.
idealnie nas wyrzuciło. A, tu jeszcze można zdobyć darmowe koniczynki. Hi. Hey, Clemson! It's me, Joe! I don't feel so good! Could you do something for me? Się chłopak zamienił w małża. Ale pomożemy ci, towarzyszu, no. Thanks, Twinson. That show was getting on my nerves. Yeah. Mamy dwie koniczynki. Dobra. Idziemy tutaj do dyrektora. No. Bravo, Twinson. You now bear the title of wizard. I don't have any spare wizard's parade tunics left, but there is a peddler on the island. I'll contact him and ask him to give you one. Go find him. Also, let your beard grow. You just received your wizard's diploma. Plus, you just earned a new level of magic. Green ball. Listen to me. I must inform you of some very concerning news. Almost all the wizards of Twinsome have disappeared, and no one knows where they are. They must be found, and you are the only one who can accomplish this noble task. The school is counting on you, Twinsome. Disappeared? Master, this is grave news. I'll do all in my power to find them. Trust me. No i mamy zieloną kulę magii. Teraz możemy przeciwko zielonych spokojnie bić. No i dostaliśmy nowe zadanie, musimy odszukać czarodziejów. Moi drodzy, ale mi się wydaje, że tym zajmę się w przyszłym odcinku. Ja teraz pójdę do świątyni Bu. Do świątyni Bu pójdę, jak nie przestanie się blokować na tych kamieniach. Dziękuję. Pójdę do świątyni Bu i w świątyni Bu. Zgarnę trochę gotówki, bo mamy tylko 27 sztuk złota, a to uwierzcie mi, nie jest za dużo. Stop him! Stop him! Stop him! Dobra. O serio? Yippee! Magnificent! Dobra, tutaj zakończę odcinek. Trochę pozbieram kasy w świątyni Bu. I będziemy się widzieć przy szkole magii. Będziemy szukać tego handlarza. Ja bym Minus Van Delf. To była Elba 2. I do następnego. Na razie!